Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, witam się już z wami teraz w nowym odcinku, a my mamy do otworzenia jeden list, a nawet dwa listy. Możecie sobie ten przeczytać. Jest to list od Lorda Manfreda o tym, że orkowie już zwyciężyli we wschodnim archipelagu. Nasza flota upadła. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. No cóż, możecie sobie przeczytać, ale nas bardziej interesuje notatka z kopalni srebra. Jest to oczywiście notatka fabularna. Dziwna notatka z kopalni srebra. Twoje nieracjonalne działanie już sprawiło nam sporo problemów, a to pewnie nie koniec. Taki samowolny atak, do tego nieudany i przeprowadzony w mieście, może niepotrzebnie zaognić konflikt. Z tego względu decyzją większości członków zostajesz zdegradowany, a twoja misja w Wilczym Leżu zostanie przekazana komuś innemu. Wracasz na wartę, potrzebujemy kogoś do pilnowania kryjówki, a przede wszystkim do obserwacji więźniów. Wracaj jak najszybciej na miejsce, mapę masz, nie będziemy tolerować kolejnej samowolki. Teraz w dzienniku pojawił nam się wpis o tym, że musimy udać się do kartografa, który powinien dla nas oczyścić mapę. Możecie sobie przeczytać też ostatni wpis. Moi drodzy, dzisiaj chciałam, żeby ten odcinek był dosyć zwarty. Nawet bardzo zwarty. Mam w planach zgarnąć teraz jeszcze jednego questa, ponieważ jeden się jeszcze pojawił i możemy to zrobić. Chciałabym zdobyć skórę orkowego psa, ponieważ wiem, gdzie takowy się znajduje. Doszłam do wniosku, że ogólnie teraz pojawiło się bardzo dużo potworów, które są do wybicia i chciałabym się nimi zająć. To znaczy, nie będziemy tego robić na odcinku, ponieważ w większej części są to miejsca, które już są nam znane. Będziemy szli teraz razem tylko i wyłącznie tam, gdzie nas jeszcze w ogóle nie było. Bo tak jak mówię, tutaj wszystko się zaczęło powtarzać, potwory się zaczęły respić. Zastanawiałam się też, na co wydać punkty nauki i zdecydowałam, że nauczymy się łuczarstwa oraz posługiwania kuszą. Tak do 30%. Więc też to za chwilę zrobimy. I dzisiaj chciałabym się też zająć listami gończymi. Mamy ich parę w naszym ekwipunku. Ciebie tu wcześniej nie widziałem. Nie było takiej potrzeby. Ktoś musi zapewnić węglarzom bezpieczeństwo. Przed kim ich tak pilnujesz? Przed orkami, oczywiście. Jeden człowiek przeciwko armii. Musisz mieć spore mniemanie o sobie. W razie ataku mam zebrać węglarzy i natychmiast się wycofać. Chyba że jakiś ork jest na tyle głupi, żeby zapuścić się tu w pojedynkę. Nudno, co? Chłopaki mówili, że będzie ciekawie. Miałem się wykazać, ma tu nic. Spokój. Powinieneś się z tego cieszyć. Niby z czego? Jak mam pokazać moją wartość w boju? Wolałbym iść do starej wieży. Podobno magowie poukrywali tam swoje skarby. Magowie poukrywali skarby? Najprawdziwsze skarby z czasów wojny z Myrtaną. Zaintrygowałeś mnie. Nie licz na lekcje historii. Wiem tyle, ile ci powiedziałem. Z tego, co słyszałem, magowie ognia korzystali z tej wieży. Z jakiegoś powodu przestali się tam zapuszczać i wieża popadła w ruinę. Musi być tam coś cennego. Gdzie jest ta wieża? W lesie, przy drodze do ruin zniszczonej twierdzy. Zaprowadź mnie tam. Teraz! A kto będzie pilnował węglarzy? Dawali sobie radę sami do tej pory. Chcesz się okryć chwałą, czy nie? A co mi tam? Nie powieszą mnie za opuszczenie stanowiska. Spotkajmy się na farmie Bermara. No i świetnie. Nowe zadanie, nie zaznasz spokoju. My, moi drodzy, też idziemy w stronę farmy Bermara. Ej, ty! Ponieważ właśnie tam możemy znaleźć orkowego psa, więc chciałabym to ogarnąć. Dzisiaj listy gończe. Mamy ich w naszym ekwipunku dosyć dużo. Tutaj też jest bardzo dużo potworów do wybijania. Bardzo dużo. Jestem w stanie już zabijać nieostwory, jestem w stanie już zabijać trolle. Część z nich oczywiście będziemy wybijać razem, ale nie wszystkie.
Dla nas teraz najważniejsze jest to, żeby przemknąć tutaj. Zabijemy sobie te preliowe ścierwojady akurat razem już, jak już tu jestem. Dobra. Witam cię, leśny ścierwojadzie. Jeżeli też chcę założyć tą złotą kuszę, to musimy dać w siłę chyba 5 punktów. Moment, bo mi tutaj zagryzam zaraz. Cholera. Chodź tu. Dobra, udało się zgarnąć expo za te małe potworki. Ale tak, my idziemy, tak jak mówię, w las. Tutaj jest też parę wargów, także musimy uważać. I tutaj też w tym lesie załatwimy sobie jedną jaskinię, która wcześniej była dla mnie problemem. Oczywiście. W okolice przeklętego lasu też się przejdziemy. Co ten warg robi? Jak widzicie, tutaj się pojawiły wargi. Wcześniej były tutaj zwykłe czarne wilki. Ale no z biegiem jakby tutaj fabuły i tego, że jesteśmy coraz silniejsi, no to dostajemy właśnie też silniejszych przeciwników. Tu powinien być gdzieś jeszcze jeden. Z tego co pamiętam. Chyba, że to było bardziej w tę stronę. Dobrze, my tak czy inaczej właśnie idziemy bardziej w tę stronę. No i zobaczymy. Tutaj jest parę polnych pełzaczy. To są chyba wojownicy, więc troszeczkę do nich akurat podejdę swobodniej. Żeby nie było. No nie, to jednak zwykły polny pełzacz. Który notabene nic mi nie zrobił. Cześć, panie pełzacz. Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Właśnie, to jest też cmentarz, gdzie nas nie było, więc wydaje mi się, że możemy sobie te tereny... Słyszę niedźwiedzia. No. To ciekawie. Że też go w ogóle nie zauważyłam. Dobra, zjedzmy sobie coś takiego... lepszego. Mamy ziołową zupę z trolla, w sumie mogłabym to zjeść. Ziemny aloes. Dobra. Bo ja tutaj gdzieś powinnam mieć jeszcze właśnie taką zupkę. No i co? I może jeszcze te winogrona? Znaczy te skóry rybne chyba teraz. Dobra. Nieważne. Troszeczkę jeszcze dzisiaj będziemy tak... Nie wiem, czy uda nam się zrobić jakoś dużo. Ale tutaj jest jeszcze parę miejsc do zwiedzenia. Także na pewno byłoby warto. Tutaj jeszcze pełzacze jakieś zostały. Tam już chyba warg się na mnie pieklił. Parę wojowników. Raczej bez problemów. Głowa polnego pełzacza, oczywiście. To co? Wejdziemy sobie tutaj. Tak, tak jak mówiłam, tutaj warg. Ogólnie orkowy pies jest taki jak warg tak naprawdę. Jest za niego więcej expa o 1, znaczy o 100. Ale tak naprawdę to żadna różnica. Okej, okay, widzę, że tutaj coś dziwnego się zrobiło. Ała, trafił mnie. Niczego tu nie znajdę. To ciekawe. A te wilki? Skąd się tu wzięły? Przysięgłabym, że wilków to tutaj nie było, za to orkowy pies jak najbardziej. Dobra, widzę go zresztą. Jak widzicie, jedyna sztuka. Raczej bez problemów. I pięknie. Jak widzicie, poziom trudności praktycznie taki jak warg.
Nic szczególnego. Czy tam coś jest jeszcze? Wilki. Dobra, bo jak pamiętacie, tutaj jest jeszcze jaskinia, w której sobie chodził ten szkielet cieniostwór i jego też już jestem w stanie zabić na spokojnie. Też już to próbowałam oczywiście poza odcinkiem, żebyśmy potem nie marnowali na nim czasu, więc wiemy mniej więcej, jak tutaj się poruszać po tych terenach. On zaraz będzie szarżował w moją stronę. Dosyć szybko łapie agro. Niestety dałam się uderzyć. Dobra. Jak widzicie, tutaj jest po prostu kapliczka Beliara. I odnośnie właśnie tego starego rogu cieniostwora, no to z nich to leci. Ja się właśnie zastanawiałam, jak można to zdobyć, bo oczywiście możemy to oddawać. No i teraz już wiemy. Wiedza magiczna, krąg czwarty, tom pierwszy, posąg Beliara. Nie będziemy się modlić, bo tylko dostanę w łeb. No i parę przyzwań i trochę węgla. Nie wiem, czy coś jeszcze można tutaj znaleźć. Wydaje mi się, że nie, że to wszystko. Ewentualnie jakiś ciemny grzyb. To już go zostawię. To tak, tutaj mamy sprawę oczyszczoną. Możemy oddać skórę orkowego psa. Tamtym zadaniem zajmiemy się troszeczkę później, nie teraz. Tutaj jeszcze parę wilczków. Także na spokojnie. Okej, ten jeden się zbugował, także... Kolego! Dobra. Możemy sobie wyciągnąć telekinezę, żeby nic nas nie ominęło. To miejsce wygląda, jakby się dało wejść na górę, także możemy... spróbować się powspinać. Może na górze coś znajdziemy w nagrodę. Tutaj też jeszcze jest obok ten cmentarz. Także wypadałoby ogarnąć to. Widzę, że tutaj już sobie chyba wyżej nie wejdziemy. Chociaż wyglądało, jakby się dało. Może tędy jakoś? Nie. Dobra, nie to nie. Łaski bez. Witam. Dobra. Jak widzicie, kręcimy się po znanych nam terenach teraz już. Pamiętam, jak kiedyś te wszystkie gówna były takie, wiecie, upierdliwe. Dobra. To co? Tych bandytów może na razie zostawię, bo nie chcę się leczyć. Na ten cmentarz byśmy jeszcze poszli. Tam też nie ma raczej problemów. Też weszłam na ten cmentarz, ale nie do końca, także nie wiem, co tam jest w 100% na tym cmentarzu. No ale może znajdziemy tam coś fajnego. O ile na cmentarzu może być w ogóle coś fajnego, co nie? Dobra, weźmy się, wyleczmy, żeby też nie było. Sobie też poza odcinkiem porobię jakieś jedzenie, bo widzę, że już nie mam się za bardzo czym leczyć. Teraz się żałuję, że się pozjadało te zasmoczego korzenia rzeczy. Dobra. Zjedliśmy dużo pajt z mięsem, jest miło. Znalazłam poza nagraniem też, gdzie znajduje się tłuścioch nareszcie, także mamy z tym też, będziemy mieli z tym prościej. A tymczasem wejdziemy sobie tutaj na cmentarz. Jak widzicie, mamy zombie. Nie chciałabym od niego jednak dostać. I z nich nic nie ma, oczywiście. Część z nich możemy zabić, zanim wstaną. Tutaj jest też szkielet, także... witam cię serdecznie. No chodź. Ała! Ale jak widzicie, jeden cios i po szkielecie. Czym ty walczyłeś? Z rdzewiałym mieczem dwuręcznym. Dobra, przejdziemy tędy.
Teraz zanim to zombie wstanie, to na szybko będzie załatwione. Prosta sprawa. Dobra. Nie mam pojęcia, co można na tym cmentarzu znaleźć. Ale jest to już kolejny cmentarz. Dobra. Może najpierw całą tą stronę byśmy obadali. Na grobach nic nie pisze raczej. Błogosławiony kontynent, tom pierwszy. Ty wstaniesz. Ty już nie wstaniesz. Dobra. Dobra, po sprawie. Mamy smoczy korzeń. Zauważyłam, że one często na tych cmentarzach są. Dobra. Potem jeszcze sprawdzimy telekinezą, czy coś tutaj się znajduje. Jak widzicie, szkieleta też możemy zabić, zanim wstanie. Właśnie, tu jest szkielet łucznik, także uważamy. A nawet kusznik. Okej, no i tutaj oczywiście mamy to przejście, które już znamy. Stara kusza. Miał sporo bełtów przy sobie. O, proszę bardzo, goblinie jagody. To sprawdźmy na szybko. Błogosławiony kontynent, tom piąty. Coś czuję, że one zapewniają bonus doświadczenia i że możemy znaleźć tutaj wszystkie tomy. Do środka oczywiście zaraz jeszcze wejdziemy. Wydaje mi się, że raczej tutaj już wszystko umarło. Ognisty korzeń tam jeszcze został na górze. To mnie raczej nie kręci. Ale korzeń leczniczy to już jak najbardziej. No i co? I to chyba wszystko. Już telekineza mi nic nie wyłapuje. To wejdźmy sobie do środka. Mam tylko nadzieję, że nie będzie żadnych wojowników cienia, bo oni są okropni. Sami dobrze wszystko o tym wiemy. Podejrzewam, że będą w twierdzy Vardal. Dlatego nie bez powodu ona jest na piąty rozdział. No nie, wykrakałam sobie. To upadły paladyn. No. Nie chcę dostać od niego. Pięknie, 550 expa. Gorzej, że jest drugi, nie? No dawaj. Fajnie, że sobie już z nimi radzę. Dobra. Z tym było trudniej, bo się go przysunęłam za blisko trochę. Kość szkieletu. Nic z was wielkiego takiego nie ma. W ogóle też jakieś eliksiry mogłabym sobie porobić chyba. Dobra. Upadły paladyn. Normalnie jestem... Fajna jestem, że sobie to wykrakałam sama. O, tak czułam, że będzie ich więcej. Ała! Dobra, chodź tutaj się bić, bo mi wygodniej. Czy ty stamtąd naprawdę nie umiesz wyjść? No dawaj. No kurczę. Dobra, z tym będzie trudniej. Dobra. Udało się, ale widzę, że mam z nimi spore problemy.
Ekstra odnowy życia. Wiecie co? Weźmy sobie to, łyknijmy. Może się przydać, bo jak będę otrzymywać obrażenia, to mi to pomoże. Działa przez 3 minuty chyba ta mikstura? Nie zwróciłam uwagi. Tak, 3 minuty. Ależ sobie wykrakałam tych wojowników cienia. Dobra, wydaje się, że niczego więcej tutaj nie ma. Przynajmniej chwilowo. Okej, kolejny idzie. No chodź. Pamiętam, że kiedyś nie umiałam się w ogóle bronić. Ewentualnie tutaj twórcy coś poprawili, że idzie mi to lepiej, bo w Gothicu 2 tak jakoś dobrze mi nie szło z tymi wojownikami cienia. Szło mi z nimi 1000 razy gorzej. Okej, mamy jakiś schowek. A ty jak chcesz tu wejść? Pewnie naokoło przylezie. O kurde. Błogosławiony kontynent tom 4. Coś jeszcze oprócz tej skrzyni? O kuźwa, nie! Marvin! O Jezus. Ale już miałam zawał. No. Dobra. Teraz jak na złość mi się ta mikstura odnowy życia nie przyda, co nie? Bo dobrze walczę. Ale dobra, i tak miałam ich sporo, także... Niech będzie. Mamy kufer. O kuźwa, co tam się dzieje? O nie, to szkielet Mak tam siedzi. Prawo? Nie. Lewo, lewo, lewo. Okej, taki prosty kufer. Złoto oraz runa błyskawicy. Będzie można... Nie, kuźwa mać! Skąd ty tu przylazłeś do mnie? Paskudo. Gubi paladyn. O kuźwa mać. Ups. Wiecie co? Bo ten szkielet chyba do mnie idzie. Dobrze, że ta mikstura jeszcze działa. Nie wiem, z czego on mi pierdyknął. Chyba z tej błyskawicy właśnie. Ja pierdykam. Co to za miejsce w ogóle? Gdzie ja wlazłam? Gdzie jesteś, śmieciu? Ej, skąd to coś strzelało? Kontynent tom 3 błogosławiony. Wiedza magiczna, krąg 4 tom 2. Co tu się kuźwa dzieje? Pieśni poległych. Jakaś broń. Mamy posągi nosa. Chyba ten mag, który tam jest, rzuca czymś we mnie. Pytanie tylko, jak ja mam tam zejść do niego. Może tam jest jakieś inne wejście? Albo chrząszczem. Ej, halo. Nie, to jest tam na dole. To dziwne. Ten gościu mi się chyba zbugował gdzieś w ścianie, wiecie? Dobra, trudno się mówi. Cześć, panie Innos. Módl się. Chcę się pomodlić. Dzięki. Okej, tutaj już na pewno niczego nie ma. Tak? Na pewno? Na to wygląda, że nie. Dobra, te tomy. Może byśmy zerknęli do tych książek.
Błogosławiony kontynent, tom pierwszy. Tom drugi. Tom trzeci. Tom czwarty. I tom piąty. O, 7 punktów trafień za darmo. Dobra, czyli to była nagroda za to. No to może byśmy sobie tutaj zakończyli już w tym miejscu. No, fajnie. Możecie sobie przeczytać oczywiście te książki, jak sobie zatrzymacie film. Ja sobie poczytam poza odcinkiem już. Ta, to gówno tu przyleciało. Cześć. Już mi nie napsujesz krwi. Jeszcze darmowy expik. Dobra, fajnie. Jestem zadowolona w sumie z tego, co znaleźliśmy na tym cmentarzu. Dużo expa, dużo wszystkiego. Tutaj jest właśnie też obok ten przeklęty las, ale na razie nie będziemy się tym zajmować. Tak sobie myślę. Myślę, żebyśmy wrócili jak najszybciej teraz do... Jak to się nazywa? Do tej farmy Bermara. A dlaczego? No bo chciałabym się z tej farmy przenieść do tego. Gońcem do Wilczego Leża z powrotem, wydaje mi się. I tą skórę oddać. Bo byłoby to naprawdę miłe, gdybyście zakończyli sobie to zadanie. I myślę, że później będziemy się zajmować tymi listami gończymi. Ja będę się z wami już spotykać pod tymi jakby osobami do listów gończych i tak to będziemy załatwiać, żeby nie marnować czasu. Obóz węglarzy. Już będzie. Niestety żadnego teleportu tutaj w okolicy nie ma, także... Chyba, że będzie pod ruinami Vardal w przyszłości teleport. W sumie tam jak byłam... Dobrze idę? Tak. Jak tam byłam, to widziałam ten. Która jest godzina? Kurwa, 20. Mieliśmy się stawić na wartę o godzinie 18. Chyba, że to się jeszcze liczy, ta warta. Jeśli tak, to możemy spróbować z tą wartą jeszcze coś zrobić. No, zobaczymy. Wątpię w to, że teraz już, że teraz jeszcze mogę tą wartę zrobić. Pewnie musimy poczekać do kolejnego dnia, do 18. Mamy też oczywiście zadanie związane z bestią w Silbach. A wiecie co? Weźmy, spróbujmy. Jakby się udało tą wartę zrobić, to byłoby naprawdę miło. Dobrze, wolałem mieć pewność, że się pojawisz. Teraz mogę spokojnie wrócić do spania. Okej, czyli możemy zrobić nocnego wartownika. Co tu się dzieje? Okej, tam panowie sobie tylko i wyłącznie ćwiczą. My musimy się przejść tutaj. I z powrotem do wieży. I się przejdziemy jeszcze raz. Teraz do końca murów. No, dobrze, że Marvin mi to mówi, bo bym sobie zapomniała. Wiecie co, powinnam chyba to robić takimi kroczkami. Małymi. Nocny wartownik. Zrobiło się już ciemno. Czas zapalić pochodnie. Zapal pochodnie. Fajnie, to jeszcze sobie zrobimy dzisiaj to zadanie. Myślałam, że troszeczkę inaczej nam się to wszystko dzisiaj potoczy, ale w sumie... Dlaczego by nie zrobić tego w ten sposób? Dalej. Ciekawsza część już za mną. Wracam do chodzenia w jedną i drugą stronę. Dobra, możemy chodzić oczywiście z pochodnią. Dobra, będziemy kroczkami chodzić, tak jak mówię. Nie wiem, czy coś się wydarzy podczas tej warty. Ale no. Będziemy teraz tuptać. Oho. Cholera, co to było? Brzmiało, jakby hałas pochodził z którejś z chat. Nie pozostaje mi nic innego, jak to sprawdzić.
No, też to słyszałam, Marvin. Któraś z chat, tak? Sprawdźmy najpierw nocny wartownik. Ślady po ostatniej pijackiej przygodzie Legriffa wciąż są w nienaruszonym stanie. To raczej nie stąd dochodziły te niepokojące odgłosy. Okej, czyli to nie tutaj. Chociaż warto sprawdzić. Czy to na pewno nie tu? Nie, tutaj jest wszystko okej. Dobra. Czyli jednak warta będzie trochę ciekawsza. No okej, tutaj jest jeszcze jedna chata. Nawet dwie. Ale to musimy chyba do nich po prostu wejść. Tu też jest jeszcze chata. Ale tutaj widzę, że się nic nie dzieje. Jak niby stoisz na straży? Ktoś się tutaj wdarł i zdemolował ścianę mojej chaty. I w dodatku jeszcze opuściłeś posterunek. Przyszedłem sprawdzić, co się dzieje. Cholera, co to mogło być? O kurna. Też to słyszeliście? Mhm. Coś słyszałem, ale nie wiemy, co to mogło być. Na ścianie mojego domu są jakieś ślady, jak od ostrzy. Może ktoś sobie robi żarty. Pewnie to ten sam drań, który rozwalił beczkę za moim domem. Albo to Jezegan znowu przyzywał sobie jakieś bestie do eksperymentów. Już ja się z nim rozmówię. Zajmiemy się resztą. Ty póki co wracaj na wartę. Natychmiast wracam na stanowisko. Okej, moi drodzy, już jestem. Mamy chyba teraz wrócić z powrotem. Tak, nie wiem, czy to się dobrze skończy, no ale dobra. Wracamy. Ale te ślady to nie były raczej... Ktoś sobie chyba nie robi żartów. Ponownie do końca wierzy? To były bardziej ślady pazurów. I z powrotem. No także nie wiem, jak to z tym wszystkim jest, ale zobaczymy, moi drodzy. Która jest w ogóle godzina? 3:04. Więc... chyba po warcie już. Nocny wartownik, w końcu poranek. Całe szczęście reszta nocy była spokojniejsza. Muszę zajrzeć do Arete. Może uda mi się coś ustalić w sprawie tych tajemniczych dźwięków. Może jemu się coś udało ustalić. No zobaczymy. Okej. Okay. Hej! Udało się coś ustalić? Jezegan zaklina się, że nic o tym nie wie. Facet ma swoje szalone pomysły, ale nie kłamałby w żywe oczy. To musi być coś innego. Myślisz, że któryś wilczy syn robi sobie żarty? Nie zdziwiłbym się. Nie wiem, kiedy chłopcy mieli trochę okazji do rozrywki. Ulryk od jakiegoś czasu stał się bardzo rygorystyczny, jeśli chodzi o opuszczanie twierdzy. Sądzisz, że ktoś się tutaj włamał? Szansa na to jest mała, ale to zawsze możliwe. Jeśli ktoś się tutaj wdarł, to już my się nim zajmiemy. Intrus pożałuje tej decyzji bardzo szybko. Najważniejsze, że zdążyłem już obmyślić plan. Poczekamy do następnej nocy. Tym razem ja pójdę na nocną wartę na murach, by napastnik był pewny, że nie ma mnie w chacie. Natomiast ty ukryjesz się w środku i spróbujesz się na niego zaczaić. Gdy tylko usłyszysz jakieś hałasy, to pobiegniesz w ich stronę i złapiesz drania na gorącym uczynku. Spotkamy się tutaj jutro wieczorem. Tylko nie zapomnij przyjść. Okej. A co z twoim snem? Do cholery z tym snem. Nie zostawię tak tej sprawy. Może to ta sama bestia, co w Silbach? Słyszałem te plotki od węglarzy. Zwykłe bzdury i wymówki leniwych farmerów. Nie ma takich bestii. Najważniejsze, że zdążyłem już obmyślić plan. Poczekamy do następnej nocy. Tym razem ja pójdę na nocną wartę na murach, by napastnik był pewny, że nie ma mnie w chacie. Natomiast ty ukryjesz się w środku i spróbujesz się na niego zaczaić. Gdy tylko usłyszysz jakiś hałas... Dobra, to już wiemy. Bierzmy się do roboty. To co, może od razu się u Arety prześpię do wieczora?
Będziemy mieli to zadanie wtedy już z głowy. No i co? Dobrze, że jesteś. Schowaj się gdzieś na samym końcu chaty, ja ruszam na wartę. Miej pochodnie w gotowości. W nocy naprawdę mało co tu widać. Nocny wartownik, dobra. Wezmę pochodnie i to sprawdzę. O kurczę. Trafiłem na porzucone mięso i ryby. Ślady prowadzą w stronę małego magazynu na uboczu. Którego magazynu? Co to za hałas? Co robiłeś w magazynie? Spokojnie, jestem tu na polecenie Arety. Chcemy sprawdzić, co się tutaj dzieje. Pewnie znowu któryś z chłopaków miał ochotę na dziczyznę i przetrząsnął pół magazynu. Ja tam wracam do spania. Okej, okay, magazyn na uboczu. Nie wiem do końca, o który magazyn chodzi, więc... Okej, okay, tutaj ludzie sobie po prostu śpią. Chyba chodzi... Okej, okay, o ten magazyn. Ktoś lub coś musiał być naprawdę głodne. Wszędzie leżą resztki ryb i mięsa. Wygląda na to, że będę musiał wdrapać się na ten murek i przejść pomiędzy budynkami. O, stara moneta. Okej. O, kolejna stara moneta. I esencja. Tutaj są kolejne ślady. Czy to jest niedźwiedź? Ciekawie. Nie nauczyli cię w mieście, żeby nie włazić, gdzie popadnie? W piwnicy jest niedźwiedź. Jesteś niezwykle spostrzegawczy. Teraz, o ile nie chcesz skończyć jako jego śniadanie, wyjdziemy stąd spokojnie i zapomnimy o całej sprawie. To twój niedźwiedź? Tak. Znalazłem go, gdy był jeszcze rozmiarów kretoszczura. Co? Byłem wtedy na polowaniu i pech chciał, że trafiłem na jego rodziców. Im nie mogłem darować życia. Ale tylko potwór zabiłby młode, niewinne zwierzę. Sprowadziłem go tutaj i ukryłem w piwnicy. Dawałem mu jedzenie, wychowywałem i patrzyłem, jak rośnie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak inteligentne są to zwierzęta. Twoje zwierzę pustoszy magazyny i demoluje chaty. Myślisz, że nie zauważyłem? Zacząłem go wypuszczać co jakiś czas na świeże powietrze, bo jest już za duży na ciągłe przebywanie w tej piwnicy. Ostatnio stał się jednak jakiś niespokojny. Nikt niczego nie zauważył? To ja wyznaczam warty. Wiem, gdzie mogę na kogoś trafić, a gdzie nie. Ludzie w leżu prowadzą regularny tryb życia. W nocy stoją na warcie albo śpią twardym snem przed kolejnym pracowitym dniem. Nie możesz ukrywać niedźwiedzia. A już myślałem, że się dogadamy. Serio? Będziemy się lać? Stary. O nie, anulowało mi się zadanie. Kuźwa. Dobra, musimy się wczytać.
nie nauczyli... Arete kazał mi sprawdzić te dziwne hałasy. Zlecił komuś obcemu zajmowanie się naszymi wewnętrznymi problemami? No to już wiem, kto dostanie dodatkowe nocne warty. Okej. Nikt o niczym się nie dowie. Mądry chłopak. Łap, to na dowód mojej wdzięczności. A gdyby ktoś cię pytał, co się działo w nocy, to powiedz, że znalazłeś tutaj pijanego grona. Dopilnuję, by nie miał kłopotów. Kurde, nie jestem zadowolona z tego. Słyszałeś kiedyś o orkowych psach? Orkowy? Przecież te... Niedobrze. Przyniosłeś mi niezwykle... Pewnie nie... Okay. Jeszcze raz. Dzięki. Co ja dostałam? Pierścień wilczego syna. Szczerze, nie opłaca się tego zadania robić. Ale no rozumiem typa. Tylko pewnie dostaniemy mniej expa za wykonanie zadania, chociaż... Jak? Czego się dowiedziałeś? Sprawcą zamieszania był Gron. Ostatnio pije więcej niż zazwyczaj. Cholera, mogłem się tego spodziewać. Gdy się wstawi, jest głośny jak niedźwiedź. Będę musiał porozmawiać o tym z Baesem. Dobrze się spisałeś. Oto twoja obiecana nagroda. Okej, dostałam za to nawet achievement, także... Dobrze, chyba się opłacało to zrobić w taki sposób, a nie inny. Nordmarski młot, bardzo fajna broń. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. On był trudny. Wiecie, no z jednej strony typ nie powinien trzymać tutaj niedźwiedzia, a z drugiej strony no znamy tą historię o tym niedźwiedziu, że go w sumie uratował i oswoił. No i dostałam achievement, także wow. Dobrze, dzięki wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza, ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!